Marcin Piasecki, witam też o biznesie po przerwie, a teraz dwie rozmowy poświęcimy na jedną z największych imprez dotyczących gier, wirtualnych gier. Jedną z największych imprez w tej części Europy. Ze mną jest gość, pan Wojciech Przybylski, prezes krakowskiego targu technologicznego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Państwo są organizatorem imprezy, której nazwę wymienimy za chwilę, ale zacznijmy od czegoś innego. Zacznijmy od krakowskiego parku technologicznego. Co to jest w ogóle za firma? Czym się zajmujecie? Jaką macie misję? My jesteśmy spółką publiczną, która ma w misji pięknie napisane, że jej celem jest wspieranie innowacyjnej gospodarki Małopolski, co oczywiście znaczy wszystko i nic. Powiem na dwóch przykładach, co to realnie oznacza. Jesteśmy specjalną strefą ekonomiczną, co oznacza, że wspieramy zachętami podatkowymi w imieniu państwa polskiego wszystkich podatników, inwestorów, którzy przychodzą do Małopolski. To jest punkt pierwszy. I jesteśmy też parkiem technologicznym w sensu stricte, czyli wspieramy firmy technologiczne. Można powiedzieć, że wspieraliśmy startupy zanim stało się to modne i również branżę gier wspieraliśmy jeszcze zanim stało się to modne. A jakieś konkretne osiągnięcia? Nie wątpię, że takie są. No mamy bardzo wiele ciekawych firm w portfolio. W tym momencie parkowo wspieramy około setki przedsiębiorstw, głównie startupów. To są z najbardziej ciekawych i rokujących takie firmy, na przykład jak Cinerise, ale też z obszaru gier, na przykład mamy taką grę w portfolio jak Reality Games. To jest jeszcze relatywnie małe już, chociaż w polskich warunkach średnie studio, które w ciągu roku urosło tam z 3 do prawie 50 osób. I to są, jak rozumiem, firmy krakowskie czy małopolskie, czy w ogóle nie ma tutaj geografii jakiegoś szczególnego znaczenia? To są wszystko firmy krakowskie. My jesteśmy ulokowani w Krakowie zgodnie z nazwą. Akurat w tym wypadku mamy dwa budynki w Krakowie z biurami, z laboratoriami, którymi wspieramy również zresztą branżę gier właśnie, bo mamy też laboratoria dedykowane dla branży gier do wsparcia multimediów, postprodukcji obrazu i dźwięku. Właśnie, wspieranie brzmi pięknie, ale w czym to się objawia? Jakie to są konkrety? Wspomniał pan o tych ułatwieniach technicznych dla firm. Czy są jakieś jeszcze inne ułatwienia, na które mogą liczyć, no na przykład startupy? No my jak każda instytucja otoczenia biznesu mamy jakby całą paletę narzędzi, którymi wspieramy, od dofinansowanych biur przez dofinansowane laboratoria, czyli mamy firmy dostęp do sprzętu, na które same by sobie pewno nie mogły pozwolić, a ponieważ współdzielą go z innymi firmami w takim modelu właśnie parkowym u nas razem, są to usługi dostępne w sensie finansowym również dla małych, zaczynających dopiero przedsiębiorstw. Mamy całą gamę usług szkoleniowych, doradczych. Uruchamiamy właśnie stacjonarny akcelerator dla firmy, czyli taki 3-miesięczny intensywny program, gdzie no, przyspieszamy walidację pomysłów biznesowych. To są wszystko narzędzia, które instytucje takie jak nasza mają w swoim portfelu na całym świecie. A proszę mi powiedzieć, jak to, jeżeli na przykład wśród naszych widzów są przedstawiciele firm, rodzących się właśnie firm, które byłyby zainteresowane, to jak to zrobić? Po prostu zgłosić się do państwa? No, zapraszam na stronę KPT. Rzeczywiście tam jest cała oferta przedstawiona. Wszystkie firmy, które działają w obszarze IT i multimediów, również sektora kreatywnego są u nas mile widziane i mamy naprawdę dużo do zaoferowania. Rzeczy, które oczywiście to nie jest must have, pewnie można sobie poradzić bez nich. Po prostu my jesteśmy po to, żeby było łatwiej i szybciej osiągnąć sukces. No to trzymamy kciuki za firmę. Teraz porozmawiajmy o imprezie. Imprezie, która już wkrótce, dlatego że to jest 22-23 maja w Krakowie. Wielka impreza dla biznesu i jak rozumiem fanów gier, czyli Digital Dragons 2017. W ogóle skąd pomysł na tę imprezę? Pomysł historycznie tak naprawdę wziął się od nagród, to znaczy jakieś 6 czy 7 lat temu pan profesor Paweł Węgrzyn z Uniwersytetu Jagiellońskiego wymyślił, że polska branża gier wtedy już się coraz szybciej rozwijająca powinna mieć swoje własne nagrody. Powinniśmy docenić te najlepsze firmy, najlepsze gry, które się w danym roku rozwijają i tak powstał koncept na nagrodę, na złote jajo, na nagrodę polskiej branży gier. Od tego się zaczęło, dookoła tego został zbudowany festiwal, który w tym momencie, w którym jakby te nagrody są tylko bardzo ważne dalej, ale jest to ogromna impreza B2B, która ma w swoim jakby stajni portfolio bardzo wiele różnego rodzaju modułów, funkcji dla firm też na różnym etapie rozwoju. A proszę mi powiedzieć, ile tam na przykład osób uczestniczy w tego rodzaju przedsięwzięciu? Mhm. Ile macie gości? No w ostatniej edycji mieliśmy około 1300 osób z ponad 400 studiów deweloperskich na całym świecie, bo to już jest ponad narodowa impreza. W tym roku spodziewamy się 1500 osób, być może więcej. Co jak na imprezę B2B, przypominam, to jest impreza B2B, to nie jest impreza dla graczy, to jest impreza dla ludzi z branży, którzy tworzą gry komputerowe. To już jest rzeczywiście duża impreza. No w Europie Środkowo-Wschodniej chyba największa w tym momencie porównywalne imprezy to jest w tym momencie Malmy i Moskwa tak naprawdę. A proszę mi powiedzieć właśnie, co ów biznes, sektor gier może
że tak powiem, osiągnąć poprzez uczestnictwo w Państwa imprezie, poprzez to, że właśnie przedstawiciele firm przyjadą do Krakowa i co tam zobaczą, co tam można uzyskać? To zależy oczywiście od skali firmy i od tego, w jakim momencie praca nad projektem w danej chwili jest. Oczywiście są korzyści promocyjne, oczywiście wiele firm, szczególnie tych większych, przyjeżdża na Dragony na przykład z motywacji HR-owych, po prostu rekrutować ludzi, szukać zespołów i tak dalej. Z kolei dla małych firm mamy specjalnie dedykowane narzędzia konkurs Indie Showcase, czyli konkurs dla firm, które dopiero zaczynają, dla tak zwanych studiów niezależnych. Mamy też dedykowane narzędzie na przykład w ogóle dla zespołów studenckich, które dopiero zaczynają tworzyć swoje pierwsze gry w ramach jakichś programów studiów. Coraz więcej polskich uczelni ma w swoim portfolio, czy to programy stworzenia gier komputerowych, czy pojedyncze kursy, które tego dotyczą. No również u nas mogło się to sobie zaprezentować, a z drugiej strony na przykład znaleźć potencjalnego pracodawcę. Natomiast też jest ogromna część konferencyjna, taka po prostu powiedziałbym dydaktyczna, gdzie ci bardziej doświadczeni uczą tych, którzy dopiero zaczynają, jak robić gry, od kwestii stricte technologicznych po wątki biznesowo-marketingowe. A tak myśląc o polskiej gospodarce, jak pan myśli, jak pan to czuje, jak pan to widzi, jaka jest korzyść dla polskiej gospodarki właśnie z funkcjonowania tego typu imprez? To jest tak, taka impreza z narzędziem internacjonalizacji, czyli upowszechniania i wsparcia sprzedaży polskich firm za granicą, ale w takim odwróconej logice. Jest dużo taniej zaprosić ekspertów, mentorów, inwestorów do Polski i spotkać ich tutaj z setkami naszych deweloperów, niż wysłać te setki deweloperów na przykład na imprezę do San Francisco, tak? Więc w tym sensie to jest, ja zawsze tak to opowiadam, to jest impreza stricte proeksportowa, ale równocześnie po prostu podnosząca kompetencje polskiej branży. Ona teraz też zaczyna działać w takim sensie, na przykład, że coraz więcej zbieramy zespołów na te konkursowe części, na przykład z Ukrainy, z Rosji, z Białorusi i tak dalej, czyli równocześnie próbujemy budować hub taki powiedzmy startupowy związany z grami w Polsce, co do tej pory było czymś kompletnie nieoczywistym. Raczej myśleliśmy o tym w ten sposób, że trzeba nasze startupy to najlepsze wysłać do Doliny Krzemowej, no my staramy się je zapraszać do Polski, żeby tutaj lokowały swoje biznesy i rozwijały swoje produkty. Oby to wychodziło jak najlepiej. Dziękuję bardzo za rozmowę, chociaż o imprezie będziemy jeszcze rozmawiać za chwilę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był pan Wojciech Przybylski, prezes Krakowskiego Parku Technologicznego.